Dzień dobry Państwu, moje nazwisko Jerzy Bielewicz, ja dziś poprowadzę wywiad gospodarczy, a moim znakomitym gościem dzisiaj jest pan Włodzimierz Bartkowski, wiceprezes grupy Cedrop, największego producenta nie tylko kurczaków, ale ogólnie rzecz biorąc mięsa w Polsce. Dzień dobry Państwu. Nie sposób zacząć dzisiaj rozmowy bez tematu dnia. Dzisiaj nad ranem weszły sankcje amerykańskie przeciwko importowi z Chin, a także Chińczycy odpowiedzieli na te sankcje swoimi sankcjami. Tak się składa, że sankcje i te amerykańskie taryfy, sankcje, taryfy amerykańskie celne i chińskie jakby dotyczą przemysłu właśnie drobiarskiego, mięsnego, bo przecież Chińczycy wprowadzają taryfy celne na amerykańską soję, wieprzowinę, wołowinę, ogólnie rzecz biorąc mięso i również drób. Więc wydaje się, że stwarza się tutaj pewna taka sytuacja, która może być wykorzystana. Czy jest to szansa dla Cedropu, to co się dzieje? Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Muszę powiedzieć, że ta naturalna sytuacja, która się stworzyła w ostatnich dniach, faktycznie, tak jak pan redaktor powiedział, może być dla nas szansą, ponieważ Amerykanie, wielki producent mięsa, soi i innych produktów rolnych, zostali ograniczeni w swoim eksporcie do Chin. Może się okazać nagle, że Chińczycy, którzy są bardzo dużym importerem mięsa drobiowego i innych mięs, mogą stać się dla nas atrakcyjnym klientem, jeśli chodzi o sprzedaż naszych produktów. Oczywiście tutaj. A z drugiej strony kosztowa strona też jest, bo dokładnie. Ceny, w tym ceny... momencie może się okazać, pan redaktor słusznie zauważa, cena soi na rynku światowym spadnie, a dla nas soja jest ważnym elementem w produkcji pasz, które są głównym kosztem w produkcji kurcząt. Może to mieć istotny wpływ na nasze ceny, na ceny naszych produktów. Jednym słowem, możemy uatrakcyjnić nasze produkty w zawojowaniu rynków trzecich i jeśli chodzi o produkcję drobiu. Ja tylko przypomnę, że pasza to jest przede wszystkim, jeśli chodzi o cedrop, zboża, polskie zboża, Tak jest, tutaj jesteśmy niejako przymuszani do tego, żeby bilans naszych pasz uzupełniać surowcem pochodzenia zagranicznego, soją genetycznie modyfikowaną. Ale powiadam, jako firma polska, jako grupa Cedrop, jesteśmy i chcemy, żeby wszystkie surowce w zasadzie mogły pochodzić z naszego przemysłu rolnego, od naszych rolników. Chcielibyśmy tego. No niestety w obecnym czasie, na obecnym etapie, jednak ta soja pochodząca ze Stanów Zjednoczonych i Brazylii, krajów Ameryki Południowej, jest ważnym elementem w produkcji pasz i w tym momencie niestety nie można zastąpić ich produktami krajowymi. Są robione badania, próby, które mają umożliwić nam zastąpienie soi genetycznie modyfikowanej surowcami pochodzenia krajowego. Białka znajdujące się w soi genetycznie modyfikowanej, no niestety wygrywają z obecnymi produktami polskimi. Ale jeżeli będziemy się starać, podobnie było z kukurydzą. Kukurydza 20 lat temu w Polsce była nieznana jako produkt, który był produkowany na ziarno. Obecnie produkt rolny. Obecnie kukurydza z powodzeniem jest uprawiana na ziarno w wielu regionach Polski i wyraźnie wyrównuje bilans zbożowy w naszych wytwórniach. Podsumujmy, jeśli chodzi o ten news dnia, czyli ceny soi już w tej chwili spadły o 17% w ciągu miesiąca i jeszcze pewno spadną. To jest ważny składnik kosztowy waszych pasz, które używacie zresztą, bo macie tą strategię od ziarna do stołu, tak? Tak jest. Więc kontrolujecie cały ciąg wartości. Więc z jednej strony koszty wam spadają, z drugiej strony jest ta perspektywa rynków azjatyckich
głównie rynku chińskiego, gdzie te ceny na wasze produkty mogą być wyższe. Czy może pan nieco więcej powiedzieć, czy Azja to tylko Chiny, czy też... Tutaj Chiny oczywiście są bardzo atrakcyjnym rynkiem zbytu. Niestety Cedrop w tym momencie nie ma licencji na sprzedaż swoich produktów na rynek chiński, chociaż 2 lata temu byliśmy monitorowani i konsultowani przez chińskich specjalistów i lekarzy weterynarii, którzy oceniali nasz poziom, poziom naszego zakładu pod względem ewentualnego eksportu na rynek chiński. Jednak od tych 2 lat wiele się zmieniło. Przede wszystkim w międzyczasie była ptasia grypa. To spowodowało ograniczenia na rynku chińskim, jeśli chodzi o sprzedaż, o kupno naszych, o kupno produktów polskich na rynek chiński. Okazuje się, że w roku ubiegłym, pod koniec roku, Chińczycy uznali Polskę za kraj wolny od ptasiej grypy. Niestety uznano, że wolny od ptasiej grypy, natomiast nie cofnięto zakazu dotyczącego eksportu naszych produktów na ten rynek. Czy prowadzicie jakieś rozmowy w tej chwili? Tak, prowadzimy cały czas rozmowy z różnymi odbiorcami, potencjalnymi odbiorcami na rynku chińskim. Dla nas zadowalające jest to, że pan minister Krzysztof Ardanowski, nowy szef resortu, 2 dni temu bodajże przeprowadził rozmowę z chińskim ministrem zajmującym się sprawami odblokowania granic chińskich dla polskiego eksportu. Podpisano umowy, które przybliżają nas, wedle doniesień, przybliżają nas do możliwości sprzedaży naszych produktów na rynku chińskim. To niezwykle ważne też ze względów takich patriotycznych, dlatego że no, nasz eksport do Chin to jest 1 do 13, czyli 13-krotnie więcej. Tak jest. Kupujemy od Chińczyków niż sprzedajemy. No tutaj drób miałby wielkie pole do popisu, bo nasz drób jest atrakcyjny pod względem cenowym, myślę, że również jakościowym, także na pewno byśmy ten bilans niekorzystny dla Polski starali się zmienić. Czy tylko drób? Bo ja pamiętam ze swoich wizyt w Azji, że te kurczaki tam wiszą, takie piękne, złociste, kaczki, wieprzowina też chyba. Chiny są bardzo atrakcyjnym rynkiem, jeśli chodzi o sprzedaż produktów w zdrowiu i nie tylko. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że Cedrop jako duża firma mająca w swoim portfolio wiele różnych produktów, między innymi mamy gęś. Część naszych produktów już dzisiaj sprzedawana jest na rynek chiński. Korzystamy tutaj z pewnego uprzywilejowania, mając pozwolenie na Hongkong, mając licencję na Hongkong. Tam sprzedajemy nasze, na przykład niektóre części gęsi, przede wszystkim nogi, które są bardzo atrakcyjnym produktem na rynku chińskim. Sprzedajemy te nogi do Hongkongu. Najprawdopodobniej one kończą swój byt, że tak powiem, w Chinach. Konsumentów Chin. Tak jest. Oni z wielką, że tak powiem, atencją są, Chińczycy są smakoszami tych produktów. Jednak wolelibyście bezpośrednio mieć... Dokładnie. Licencję. Uważamy, że gdybyśmy mieli bezpośredni dostęp do chińskiego rynku, na pewno nasze wzajemne relacje byłyby o wiele lepsze, a przede wszystkim miałoby to też wpływ na poziom cenowy, który byśmy uzyskiwali na tym rynku. Logika taka biznesowa według mnie jest taka, że kiedy dwie strony się ważą, to trzecia, taka jak Cedrop, może mocno skorzystać. Amerykanie są zainteresowani zwiększeniem zapewne eksportu soi do innych krajów niż Chiny, gdzie będą obowiązywały taryfy celne, a z drugiej strony Chiny będą zainteresowane żywnością, importem żywności, dlatego że no, nie ulega wątpliwości, że bez paszy, bez tego składnika sojowego do pasz chińskich, no, ten przemysł spożywczy będzie przechodził tam turbulencje. Najprawdopodobniej. To tutaj można wywnioskować, tutaj z pana redaktora wypowiedzi, tam gdzie dwóch się bije, trzeci korzysta. Chciałbym, żeby tym korzystającym był właśnie nasz kraj, Polska. Przede wszystkim drobiarze z Polski i nie tylko, bo przecież są inne jeszcze tutaj cła, które obłożono tutaj. Jest tutaj
uważam, jest duża szansa dla polskiego rynku, to co pan wspomniał o tym niekorzystnym bilansie dla Polski, jest okazja, żeby ten bilans wyraźnie zmienić, żeby te saldo obrotów pomiędzy Chinami a Polską w końcu zacząć traktować po partnersku, żeby dochodzić jeden do jednego. Pewnie będzie to trudne, bo Chiny są wielkim krajem o wielkich możliwościach, sprzedającym wiele fajnych produktów również, ale Polacy też mają bardzo dobre produkty i uważam, że jest szansa na tym rynku. Panie prezesie, przedstawiłem pana jako prezesa firmy, ale jest pan też współwłaścicielem firmy. Ten wasz sukces od tych pierwszych kroków jako spółka z o.o. w 91 roku do spółki SA, firmy dalej prywatnej, nie na giełdzie, w rękach kapitału polskiego. Kilka słów na temat historii swojej firmy? Oczywiście. I swojej własnej w sumie chyba. Dokładnie tak. W 91 roku z grupą kolegów, przyjaciół założyliśmy firmę. Byliśmy uczestnikami prywatyzacji ówczesnych państwowych zakładów znajdujących się w Ciechanowie. W tym momencie, wchodząc do tej firmy jako udziałowcy, bo wtedy była to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, byliśmy hodowcami drobiu. I wtedy działo się wiele na rynku, były problemy ze sprzedażą naszych produktów, byliśmy hodowcami jaj, kur wylęgowych. Czyli po prostu, żeby nie zbankrutować we własnym zakresie. Również uznaliśmy, że warto jako grupa przyjaciół przejąć zakład, kupić, może przejąć to brzydkie słowo, ale zauczestniczyć w prywatyzacji zakładu, który umożliwi nam dalsze funkcjonowanie. Przejmując stery tego zakładu, po paru latach uznaliśmy, że jest to fajne zajęcie, gdzie my mamy z tego korzyści, ale również pracownicy, również środowisko, w którym pracujemy, jednym słowem region. A kiedy urodziła się strategia od ziarna do stołu, bo to bardzo od początku realizowaliśmy się w tej materii. To znaczy, na początku mieliśmy stada rodzicielskie, później doprowadziliśmy do tego, że mieliśmy własne stada brojlerowskie. To był taki nasz następny etap. Oczywiście do tego są potrzebne odpowiednie wylęgarnie, pobudowaliśmy nowoczesne wylęgarnie, w pewnym momencie pobudowaliśmy paszarnie. To był następny milowy krok, który pozwalał nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. Panie prezesie, słucham z wielkim zainteresowaniem i z pewnością kapitał ma narodowość, a wy jesteście tego dowodem. Chciałbym jeszcze na koniec rozmowy wejść na te tematy takie delikatne, jeśli chodzi o hodowlę drobiu, bo ta strategia od ziarna do stołu, czy wy chcecie w ten sposób zapewnić jakość swoich produktów? Przede wszystkim chcemy zapewnić jakość i bezpieczeństwo, bo kontrolując każdy etap produkcji, można powiedzieć, mamy dokładne informacje na temat, jak się to produkuje, kto to produkuje, w jakich warunkach, z jakich pasz. Dodam, jesteśmy producentami pasz. Jednym słowem, kontrolujemy pasze. Mamy wylęgarnię, jesteśmy, te pisklęta lężymy. Jest to wręcz kapitalna sprawa, że w jednym ręku mamy te wszystkie elementy łańcucha drobiarskiego. Powiem więcej, jesteśmy unikalnym przedsiębiorstwem, które skupia wszystkie, można powiedzieć, ogniwa tego łańcucha w jednym ręku. Jesteśmy unikalnym obiektem na skalę europejską. Jednocześnie współpracujecie z rolnikami na Mazowszu? Jesteśmy odbiorcami ich produktów na Mazowszu i w całej Polsce. W roku ubiegłym można powiedzieć, że w zasadzie nasze pasze bazowaliśmy głównie na dostawcach z Polski. Oczywiście tutaj muszę powiedzieć, że te parędziesiąt procent jednak pochodzi z zagranicy, na nasze nieszczęście, soi genetycznie modyfikowanej. Ale myślę, że jak będziemy działać właściwie i w właściwym kierunku, pan minister rolnictwa Krzysztof Ardanowski będzie działał w odpowiednim kierunku i przy współpracy z nami, może uda nam się stworzyć takie surowce, które pozwolą zastąpić soję genetycznie modyfikowaną. Kończyć apel do nowego ministra, żeby umożliwił wam ekspansję, eksport do Azji i do Chin.
i zapewnił też składniki, jak ta soja, która jednak w 20% jako białko musi być w paszach. Panie prezesie, chciałem bardzo podziękować i jednocześnie pogratulować sukcesu w Nowej Polsce, gdzie no, kapitał ma narodowość, a wy ten polski kapitał promujecie. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za te ciepłe słowa, za tą pochwałę tak naprawdę. Nie powiem, że nas to dopinguje do jeszcze większego działania, bo my cały czas działamy. Mamy naprawdę fajne pomysły na dalszy rozwój, mamy pomysły na akwizycje, na rozwój taki, powiedziałbym, na rozwój również drobiarstwa, budując nowe fabryki. Ja zapraszam na następną rozmowę, bo tutaj w słuchawce mam takiego diabełka, który krzyczy na mnie. Bardzo dziękuję. Z pewnością jeszcze będziemy rozmawiali na temat rozwoju eksportu. Dziękuję panie prezesie. Dziękuję uprzejmie.